Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku pod tytułem 12 kolorów jak 12 miesięcy na 12 przeźroczystych tipsach. Co dzisiaj, co tym razem w tym odcinku, zaraz po intro się dowiemy, bo znowu Przemysław wybiera. Ja to już chyba cały czas wybierał, bo mam moc dawania ci do połowy odcinków ja wybieram, teraz ty. A od połowy do końca ja. Kiedy jest koniec? Nie ma. Dobra, gaduły z nas edyta. 8-3-3-3-1-1-1-1-1. Nie rozumiem, co do mnie mówisz. 8-3-3-3-1-1. 8-3, dawaj. G. O, zielona, a nie taki... Uwaga, uwaga, dzisiaj będzie cały odcinek... Z Konstanz Karol, Boże. A nie było już tego zielonego? Boże, mam déjà vu. Może zobaczmy, był. Jak wygląda. Może był, źle odłożyłem, wiesz? No nic, to będziemy mieć drugi raz. Taki groszek zielony, proszę bardzo. Brokatowy groszek, tak bym go nazwała. Albo jak Shrek trochę, co nie? Domali mu uszy. On miał uszy? Nie, to Dumbo miał uszy. Nie, Shrek ma takie uszy, takie dwie trąbki. Jakie trąbki? Sama jesteś trąbka. Takie trąbki dwie. No bo jak to facet. Dobrze. No, jedna grubsza warstwa. Oczywiście wiadomo, na paznokciu dwie warstwy. Włożyłam. To i teraz, no. 207-364. Jeden pieron. No nie jeden pieron. 207. A jest taki. Jak sprawdziła, dobrze, czy jest ten. Czy dobrze powiedziałeś? Brokatowa czerwień. Ładna, taka soczysta, z czerwonymi drobinkami. Miodzio. Bardzo subtelne drobinki. Mam wrażenie, że niektóre już kolory były, Edyta. No to najwyżej, no trudno. Zdarza się. A pojedźmy samymi czerwieniami. Mamy tu tyle kolorów, że czasami się człowiek pogubi, nie? O, za dużo nabrałam. No, trochę jest... prześwit, ale tak grubiej położyłam, to jest spoko. Czyli dwie warstwy na paznokciu. I do lampy. Dajesz teraz ten drugi. No, już usunąłem, w sensie schowałem. 145 czy 64? 64. A dlaczego? Nie wiem, bo ten zapamiętam. Aha. I tak wszystkie wylądują na wzorniku, więc... Nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz? Jakby o, to też mówił, czerwień. Jakby to mówił... Nie strasz, nie strasz, bo się... Bardzo ładna, ognista czerwień. Ognista czerwień. Mhm. Ognista. Jak ogień? Tak. No, nawet fajne krycie. To tak bardzo delikatnie trzeba nakładać. Słucham. Nagrywamy, nagrywamy, a nie mamy najważniejszej rzeczy. A wiesz, co zawsze po trzecim kolorze? Po trzecim kolorze? Co zawsze cicho, bo jeszcze maluję jak coś. A, dobra. Tak, oto prezentuje się kolor 64. Wędruje do lampy. A tu wędruje guzik. Z tej strony jest, tak? Tak. Tylko trochę niżej. Pamiętamy o celach, jeżeli ten odcinek nagrywamy jeszcze w 2018 roku. Tak. Ale jeżeli... Pewnie 50 tysięcy słów nie będzie jeszcze, nie? W tym okresie. Nasi widzowie są tak nieprzewidywalni, że ja bym wolała tutaj się nie sugerować. No okej, okay, a więc cel jest 50 tysięcy, potem 60 musimy jakiś wymyślić, jak coś. Będzie jakiś challenge, dobra. A trzy ostatnie osoby to, więc jak jest czerwony guzik, to musi być szary. No. To fajnie, że subskrybujecie. No, też się cieszę. Dobra, Edyta, 43G czy 62? 62. A nie chciałaś z G? Nie, na potem sobie zostawię drobinki. I tutaj mamy taki kolor malinowy, taki róż, fuksja, malina, nie wiem, kurde, różowy. Okej, na wzorniku fajne krycie, nie wiem jak na paznokciu. W razie co to wiadomo, druga warstwa wszystko załatwi. No ale chyba zazwyczaj dwie cienkie, co? Czy jak? No, dwie cienkie, no. Rzadko kiedy się zdarza taki kolor mega transparentny, że trzy trzeba warstwy, ale zazwyczaj wtedy robimy po prostu cieńsze te warstwy. Czekaj, czekaj. 64 już miałaś. Ty, mamy ten sam kolor. Dwa razy mamy ten sam kolor. Tu go odrzucam, a 481?
Nawet cię nie zapytałem, czy chcesz jakiś inny jeszcze. Ale dużo mamy takich podwójnych z tej firmy, więc tu bardzo możliwe, że po prostu odłożyłeś prawidłowo, ale zdarzył się drugi, taki sam kolor. Czy jak to? Pomnożyły się w tym koszyku? 481. Czary mary. To jest jakaś, no taki róż z domieszką fioletu. Zobaczymy na paznokciu. Też na wzorniku, podobny właśnie do tego z lewej. Konsystencja w tym sensie. Konsystencję ma podobną, więc się już nie będę powtarzać. OK. Do lampy poproszę o następny kolor. 145, 525 czy 43? Żaden z tych, jakiś inny. Nie ma. Jeszcze na wzorniku jest mnóstwo miejsca. No to wracam za 3 minuty. Krystian, rzuć tam a few moments later. A few moments later. To 145. Tak. Ale też bardzo podobny. A nie było go chyba jeszcze. Wystarczyło przeczekać, już chciała środkowy. Dobra, to jeszcze taki bardziej soczysty róż od tego dwa poprzednie. Dwa kolory temu, o. Me gusta. Ja takie lubię. Taki jakby lekko neonowy. Taki mega soczysty róż. A nie neo stary? No. Okej. Okay. Piękny. Kolejny kolor, moi mili. 257 albo 72. 72. No jakieś krótkie nazwy wybierasz. I co? Ale te BSG, ale jest z drobinkami, mam wrażenie, po buteleczce. No tak. Też bardzo podobna czerwień, która już była przed chwilą, tylko są trochę inne drobinki i jest bardziej, troszeczkę ciemniejsza. A który to już? Szósty? Chyba siódmy. Co ty gadasz? Tak, i to chyba tu jest trochę większy prześwit. Chyba zrobię nawet dwie warstwy, bo nawet taka grubsza powoduje prześwit. Zapomnieliśmy o łapkach, Edyta. Nie, no dzisiaj będzie odcinek bez łapek. No co ty, chciałbym ci... chciałbym wygrać z tobą. Dobra, to pomiędzy jedną warstwą a drugą dawaj łapki. Albo chyba ta, albo tą stronę. Albo ta, albo... Aha, ta. No, czekaj, bo to jest kamera. Ty masz niebieskie... W niebieskich rękawiczkach nie wygrasz, nie ma opcji. Przegrasz, bo niebieskie rękawiczki od razu są skazane na stratę. To, że masz różowe usta, nie oznacza, że trafisz. I to, że patrzysz na mnie oczami i sprawdzasz, kiedy włożę ręce. Ale to chociaż chwilę miej tutaj te... No. To się nie liczy, to jest wbrew zasadom. Trzymaj ręce i liczy się refleks, a nie ucieka cały czas. Trzymaj ręce tak, jak ja trzymam. Nie, powiedziałaś tylko, mi, trzymaj ręce tak, jak ja trzymam. I co? To nie jest nie, to. Dobra, chodź. Ale to nie było, to jest nie! Wygrałam. Wygrałam. Druga warstwa. Ale dzisiaj was zaczerwieni nie wywołuje. Może tak być, czy nie? Jak? Że was zaczerwieni wywołuje. Może tak być, ja ci pozwalam. 43G czy 525? 525. No, wybrała dłuższy. Ciekawe, czemu? Bo dwie cyfry się powtarzały. No to ciekawe. Okej, też czerwień, no faktycznie. Tylko trochę ciemniejsza od tej, co była wcześniej, bez drobinek. Taka karminowa. Soczysta. Elegancka. Soczysta. Elegancka. No, piękna czerwień, bardzo fajne krycie. No, jak to jakby spodziewała się pięknej czerwieni. Teraz, kiedy zobaczyła na wzorniku, powiedziała, potwierdziło się, jest, tak. No, piękna czerwień, tak było? Tylko tam trochę grubiej, żeby już drugiej warstwy nie kłaść. Lubię, jak mnie nie słuchasz. O, przepraszam, bo ja skupiam się na tym kolorze i na tym, co robię. Jakie było pytanie? Bardzo ładny, włożę do lampy, a teraz proszę zadać jeszcze raz pytanie. Edyta, przewiń sobie za, jak się opublikuje na YouTubie i posłuchaj. I ci wtedy odpowiem, no tak. Dobrze. Napisz mi SMS-a. Numer to 505. Edyta, wolisz 106 czy 106? Dwa te same? Nie wiem. Jeszcze taki fajny kolor to jest, no. Lubię ten kolor. Bardzo. Tak, to jest ten kolor. On jest świetny po prostu. To jest taki nito... Jak krzykłaś, ja mam zawsze problem. Jak krzykłaś, to aż mi się koszulka zawiała. Taka ciemna malina, nie wiem jak to... Nie wiem jak ten kolor nazwać. W każdym razie bardzo lubię ten odcień.
Ile jeszcze zostało miejsc na wzorniku? 4, tak? 3. 3? No to mam 3 ostatnie kolory. Dobrze. Popatrz, jak pięknie kryje ten kolor. Uwielbiam go. Pokaż. Tylko delikatnie. Delikatnie smarujemy, bez jakichś tam drapań pędzelkiem. Cudo po prostu. Cudo. Mój ulubioniec. Z tego wzornika mój ulubieniec. Na teraz oczywiście. Okej. Okay. 3-1-1, 2-5-7 czy 4-3? 4-3. 4-3 już był chyba, czy nie? Był? Nie, chyba nie było. Pokaż. 4-3. No jakby nie było znowu czerwony. Ale znowu czerwony brokatowy, więc ja nie wiem. To będzie ognisty odcinek. Chyba... Nazwiemy go... Jak się zezłaś? Nazwiemy go, wiesz... dla kochających czerwienie. No... Chyba bardziej są intensywne drobinki, mam wrażenie, ale zobaczymy na wzorniku. Intensywne drobinki? Mhm. Czy jest ich więcej? Tak, jest ich więcej i są bardziej widoczne. No, tu są takie konkret, takie perła. Perła pełną parą. Czyli takie jak na przykład, gdyby był Twix i był więcej czekolady było na nim, to byś powiedział taki Twix, tak? No, mhm. Ładny kolor. Jedną grubszą warstwę położyłam. Mhm. Edyta. Różowe czy różowe? Czekaj, trudne pytanie. Wiem. Różowy. A jakim numerze jeszcze, powiedz mi? Nie wiem, jaki masz w ręce numery. Strzelaj cyferkami, powiem ci, który będzie pierwszy. 58. Jest tu piątka. 57. 257G. I tutaj też są drobinki, bo jeżeli jest liczba, cyfra, litera. Ale się zakręciłam. Litera G to znaczy, że są drobinki. Ja tak czasem mam, jeżeli ktoś powie digital. I patrzcie, piękne, takie opalizujące, różowe drobinki. Cudo. Tak do ślubnych, Tylko do ślubnych? Nie tylko, no bo ludzie... A do czego jeszcze? Na przykład... Do czego chcesz? Do pracy w mięsnym? No nie. Taki zimny róż. A na przykład w pubie? Tak. A na przykład, moje myśli poszły już dalej, wróćmy. Okej, okay, tutaj zrobię dwie warstwy, bo jest dość prześwit. Myślę, że to będzie kolor pierwszy typu... kolor, który dwie? Bo to taki ala frenchowy, więc czy można ty sobie go tłumaczysz, czy nie? Ja bym go tak użyła. Aha. Zrobiłabym po prostu, mlecznym żelem bym wydobywała i jedną warstwę tego, żeby tylko tak przyróżowić i taki baby boom, taki naturalny baby boomer by się zrobił. Już mam wizję na ten... Z takiego źródełka. Będzie druga warstwa, tak? Będzie druga warstwa. No dobra. Bo chciałabym, żeby ten kolor był widoczny. Proszę bardzo, tak się prezentuje kolor. A teraz Przemysław, poprosiłabym o ostatni kolor w tym odcinku. Ostatni, proszę państwa, 311. Nie widać nic, proszę. On jest ciemny, 311. Zerknijmy, jak wygląda ten kolor. Bardzo zacny. Ma drobinki? Nie. Nie, fajny taki róż. Leciutko wpadający w koral, ale tak bardzo delikatnie. Pastelowy róż, piękny. Pastelowy. Klientki takie kolory uwielbiają. Ej, ty Edyta, wiesz o tym, że jak... Aha, nie, to jest 13 kolorów. Kiedy wyobrazisz sobie piramidę i wyobrazisz sobie, że na spodzie piramidy jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć buteleczek, warstwa wyżej jest 4, warstwa wyżej 3, warstwa wyżej 2 i na samym czubku 1. To jest taka piramida z takieru. Przepraszam bardzo, chciałabym coś powiedzieć o tym kolorze. No proszę bardzo, tylko. Wydaje mi się, że potrzeba tutaj dwóch warstw, tak zrobię, bo są takie prześwity, są smugi. A chyba w kadrze nie było aż takiego widać, nie? Czy było widać? Ja widziałam w podglądzie, nie wiem jak... Tak? Ale to masz telewizor 23 cale centymetr od twarzy, w sensie 30 centymetrów od twarzy. Nie, no pół metra. Pół metra? To nie jest 30 centymetrów. No ale jeżeli telewizor ma... Na wyciągnięcie ręki. Jeżeli telewizor ma 23 cale, no to twój tips jest do wielkości twojej dłoni, czy jeszcze większy? Tak, to mojej dłoni większy. Większej jak moja dłoń. Czyli taka twoja dłoń i pół twojej dłoni. Więc ja prześwity widzę, a tak naprawdę na paznokciu tak niekoniecznie one będą widoczne. No w każdym razie... Do tego piłem. W każdym razie wkładę drugą warstwę, żeby mnie te prześwity nie bolały. Aaa, tu jeszcze mamy ból. Proszę bardzo. Pięknie. Okej. Okay. Jak ci się odcinek podobał, Edyta? Bardzo zacny odcinek. Lubisz czerwone?
Lubię czerwone. Zaraz będzie prezentacja tych wszystkich kolorów, tylko mi się poutwardza wszystko. No dobrze. To wszystko w tym odcinku. Mega odcinek czerwono-różowy i jedna zieleń nie pasuje do reszty, ale nie szkodzi, też jest ładna. Dziękuję za poświęcony czas i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa. No tak. Hola, hola, jeszcze parę bardzo ważnych rzeczy. W tym miejscu znajdziesz całą moją wiedzę opakowaną w formie wideo. W tym miejscu możesz zostawić suba. Pamiętaj, im więcej subów, tym więcej materiałów wideo. A więcej materiałów wideo, które już zostały nagrane, znajdziesz w tym miejscu. A pozwól teraz, że ja spocznę i wymyślę dla Ciebie kolejny odcinek.